Dzień dobry, dzień dobry, 2 maja. Witajcie. Dzień dobry. Wschód słońca za chwilę. No, wygląda na to, że w końcu będzie dzisiaj niebieskie niebo. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam biegająco. Tak to tu wygląda. O, tam zegar na wieży. Tutaj ogródki, ogródek. O, tak stoję na rozdrożu. Jakie piękne tutaj tulipany. To tylko tu zajrzymy. O, zobaczcie. To do potem, to ja biegnę. A tu jak piwonie. Jeszcze taka. O. Tulipany żółte. Jakie duże te piwonie, dwa rodzaje. Widzicie, te są bardziej zielone liście mają. Te są takie bardziej czerwone. Te liście, ale jaki rabarbar. Róża, no. Pięknie, pięknie. I tak, tydzień nam się zaczyna. A ta magnolia, jak pięknie, już zaczyna kwitnąć. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. O, a tu jaki piękny ogródek. Fioletowy dywan. O, kopciuszka słyszę. Słyszę kopciuszka. Dzień dobry, dzień dobry, witam w moim kapeluszu, witam, kłaniam się niziutko. Kapelusik niech leży, kochani. Czy mamy dzisiaj piękny dzień? Tak, mamy. Ja już poranne bieganie odbyłam, parę zdjęć takich zrobiłam i jeszcze jest troszeczkę ciemnawo było, posłuchajcie, bo słońce dzisiaj wzeszło 5:50, a to było tak jeszcze chwilę przed wschodem słońca. Ale nastaje piękny dzień. Ale dlaczego piękny? Bo to oczywiście czasem może kogoś drażnić. Dlatego, że jak człowiek się wyśpi i tak właśnie spotyka się z ulubionymi, znajomymi, kolegami, koleżankami, pijemy razem kawkę, herbatkę, ziółeczka, no to kochani, czy to nie jest cudowny czas? Tak, witam Was porannym, cudownym czasie. Czasie takiego powiedzenia dzień dobry, witaj dniu, witaj dobry dniu. Już dzisiaj nie kawa, dzisiaj zioła. Zioła, 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 wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znów nam ubyło lat, no to znów nam, i dzisiaj znów nam ubyło lat i posłuchajcie, tak to dzisiaj wyszło. Troszeczkę czarnej herbaty wrzuciłam, bo tutaj mam liście mleczu, bo zbierałam wczoraj kwiaty, zaraz pokażę, robię tak, oczywiście syrop. I tu mam pokrzywę i liście mniszka lekarskiego. Już się chwalę. Ach, jeszcze tak. Z ogródeczka, tu mojego, zobaczcie, tulipanki. A te, no, zobaczymy jak się rozwiną. Będą fioletowe takie, postrzępione. I już Wam się chwalę. To, co wczoraj zrobiłam. No kochani, nie powiem, że miałam pół kosza, ale było tego dużo. Także tu jest takie, no z 500 tych kwiatków to było. Stoi sobie w ciepłym miejscu na słońcu, zasypane cukrem. To są oczywiście mlecz.
Witam Sylwusię. Witam Anusię. Witam Jadzieńkę. Wspieramy Jadzieńkę. Jadzieńko kochana, pamiętaj, że przecież jeszcze tyle masz do zrobienia w tym życiu, prawda? No, to moja droga, to nie jest tak prosto, tak. Także do przodu idziemy, do przodu. Uśmiechamy się, nie stresujemy się, odrzucamy te wszystkie, tak powiem, wampiry energetyczne. Albo jak już nie możemy ich odrzucić, to robimy taką blokadę. Stop. Ja sobie nie życzę. Trzeba to wypowiedzieć, nawet na głos, tak wiecie, półgłosem. Nie życzę sobie żadnych wampirów energetycznych. I to jest nasza wolna wola. Nie życzę sobie. Dziękuję. Ja już Państwu tym dziękuję. Dziękuję. Ho, 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 ho. Kochani, witam. Witam Radom, witam Warszawę, Ewelinka, Joanna. Joanna Łódź oczywiście, Joanna z Łodzi wypoczywa na Majówce. Witam wszystkich wypoczywających na Majówce. Polecam oddychać, tak, pójść na spacer, tak głęboko pooddychać, odczyścić te nasze płuca, odczyścić tych takich starych oddechów, nieoddechów, takich wiecie, gdzieś tam może w zakamarkach oskrzeli, coś gdzieś jest w płucach, to tak do końca. O! I już od razu człowiekowi się robi lepiej, robi się, bo więcej, posłuchajcie, tlenu przychodzi do nas, do naszego mózgu i od razu nasz organizm zaczyna lepiej pracować. Tak, oczywiście endorfiny też, tutaj wszystko, to jest, posłuchajcie, najważniejsze, żeby sobie zrobić taki, nauczyć się, czy rytuału możemy to nazwać, czy jakiegoś takiego nawyku, na przykład poranny spacerek, na zewnątrz picie kawy, oczywiście mały spacerek, później większy, później mniejszy. Tutaj Joanna mówi, zaczęła biegać. Posłuchajcie, tak, bo to bieganie to jest takie, że to nie wiadomo jakie jest ciężkie, chodzi o lekki ruch, to nie chodzi o nie wiadomo jakie bieganie i ściganie się, tylko tak, żeby ruszyć, żeby pobudzić to nasze ciało. Tak jak wspomniałam, dzisiaj 2 maja słońce wzeszło 5:50, a zajdzie 20:31. Wczoraj miałam taką ciekawostkę, posłuchajcie, tutaj było słońce, to znaczy tu nie ma słońca, tu jest południe, tam jest zachód, ale tam jest okno. I w pewnym momencie, siedząc przy stole, mówię, coś mi tam świeci. Wrzucę to zdjęcie i posłuchajcie, tu, na tle szarbela, nagle światło świeci. Jak to sobie myślę, światło świeci. A to tak akurat cały dzień nie było słońca. Na koniec dnia, posłuchajcie, rozmawiamy sobie z mężem o tym nagle mówię, poczekaj, ty posłuchaj, normalnie widzę światło. Jakie światło? I proszę, wyobraźcie sobie, tam stoi lusterko i tak promień światła wpadł, odbił od lustra i oświecił szarpela. No taka wyjątkowość wczoraj nastąpiła. Kochani, tak zastanawiałam się nad słowem karma. No z tą karmą to tam, a to tu, a to w hinduizmie, a to w buddyzmie. Dobra, no kochani, zostawmy hinduizm i buddyzm w pokoju. W spokoju, ok, ale posłuchajcie, to jest tak, że no tak, kiedy budujemy tą karmę, ja bym powiedziała może bardziej przeznaczenie, albo akcje i reakcje, gdy budujemy dobro, gdy się uśmiechamy, no to to do nas wraca, gdy budujemy zło, to ono też do nas wraca, także to jest też rodzaj naszej dobrej woli. Bo możemy wybrać w lewo i w prawo. Gdy pójdziemy w prawo, będzie tak. A gdy pójdziemy w lewo, będzie tak. Ale jak zostaniemy, to też będzie wolny wybór, bo nie będziemy wtedy nic robić. Także jakże warto się uśmiechać, bo uśmiech wraca. Ale jak będzie człowiek tak bardzo skrzywiony, to posłuchajcie, nawet jest tak, że jak jesteś taki zdołowany, to nie widzisz tych, jak to ta pszczoła, kwiaty, wszędzie kwiaty, tylko widzisz, o, jaki tam zgryziony, tak swoje przyciąga swoje. Zobaczcie, to podobne przyciąga podobne. Przyciąga cię, nie przyciąga. To jaka by tego, do tego by filozofii nie wstawił, posłuchajcie, dla nas jest lepiej, gdy się uśmiechamy. Dla nas jest lepiej dla naszego życia, dla naszego zdrowia. I wtedy, gdy się lepiej czujemy, no to przecież to nie o to chodzi w życiu. Chodzi o to, żeby się lepiej czuć, żeby być zadowolonym. Gdy nas małe rzeczy cieszą, czy to nie jest piękne?
To właśnie to, bo duża rzecz, no dobrze, no bo chcielibyśmy zbudować dom. To jaką trzeba mieć górkę pieniędzy, żeby zacząć budować dom? A to się okazuje, że ta jakaby górka nie była, to i tak jest mała. Ależ oczywiście można inwestować, można planować. Ja nie jestem przeciw i jestem za. Tylko chodzi o to, że później posłuchajcie, jak to jest. Jak już podpiszemy jeden kredyt, później jeszcze jakaś karta kredytowa, to nas trzyma. Jesteśmy tego świadomi. Nawet staramy się o tym nie myśleć. Ale posłuchajcie, czasem przychodzi kryzys, różnie z pracą, różnie się zadzieje, prawda? I nagle mówimy, kurczę, ale my musimy pracować. Musimy pracować. Musimy, bo mamy tyle tego do spłacenia. I zobaczcie wtedy, gdy dochodzimy, jesteśmy w takiej sytuacji, to ile mamy, jak jesteśmy zablokowani. Ile mamy blokad w sobie. Bo to te konkretne, to są bardzo konkretne blokady. I co wtedy zrobić? Jak żyć było, prawda? Jak żyć, panie premierze? A jak jest to, posłuchajcie, ciekawe, że tutaj w Niemczech oczywiście pracę się tak samo pracuje. Tak samo ma się odpowiedzialności, tylko te stawki są wyższe, prawda? I tutaj to jest bardzo ciekawe i to jest też intrygujące, dlaczego akurat kredyty są tańsze, a w Polsce kredyty są droższe. Z czego to wynika? To znaczy, słuchajcie, pewnie by wiele, wiele by różnych rzeczy, odpowiedzi było, ale czy to, bym powiedziała tak, a czy to nie jest celowe działanie? Ha? Kochani, życząc Wam przyjemnego tygodnia, tego niebieskiego nieba, które prawie już tutaj u mnie wygląda. Dla Was wszystkich słoneczka wesołego i snów pięknych co noc najlepszego. A ja do pracy już za chwileczkę, już za momencik. Witam Was w mojej kuchni. Proszę bardzo. Jest taki piękny wschód słońca. Od razu pokażę. Zobaczcie, jaki jest piękny wschód słońca. Tam jest góra, Schlossberg, a na wierzchu ruiny Helfenberg. A ja zapraszam Was na kawę. Piliśmy ziółka. Już momencik. Piliśmy razem ziółka. Tutaj jest to. Aniołek, który nas tutaj pilnuje, naszego spokoju, ducha. Tu moje kaktusy, siekrotka, następne kaktusy. No tak to jest. Taki stół, posłuchajcie, i te ławki, takie tu narożne, to są bardzo popularne tutaj w Bawarii. To znaczy tutaj w ogóle jest popularne taka jadalnia. Także jeżeli jest ogród zimowy, to w tym ogrodzie zimowym oczywiście jest stół, krzesła, także taki punkt, gdzie się biesiaduje. O, może to by było właściwe słowo. Także drewniane rzeczy, chodniki, posłuchajcie, ja się śmiałam, pokażę Wam. To jest typowy bawarski chodnik, zobaczcie. Ja to się śmiałam, że to był kiedyś taki wiejski, to ho, ho, taki wiejski. I posłuchajcie, ale to jest chodnik, który został z tego domu, także tu, ale normalnie teraz można kupić tam, tylko że te są, wiecie jaka jest różnica, te są bawełniane, a te co kupiłam, kupiłam dwa takie, no to tak przyjemnie nawet z łóżka czy coś, żeby taki był chodniczek, a poza tym, dokończę, taki jakiś poliestrowy, no takie jakie materiały mamy, to z tego robią, tylko teraz dzisiejsze są takie bardziej kolorowe. I posłuchajcie, jaki jest największy plus tego chodniczka. Kładamy go do pralki, bierzemy do suszarki, suszymy i czyściutki. A jak są te nasze dywanowe, ile ja już w domu wyrzuciłam? No bo to cóż, trzeba by taki chodnik jakiś dywanowy, on ładnie leży, on ładnie wygląda, ale oczywiście też się plami, a jeszcze w miejscu, gdzie się dużo chodzi. Także mamy tutaj w kuchni dwa takie chodniczki, tu i w łazience. Bardzo to jest wygodne. Tak jak słyszycie, wróble za oknem namiętnie urzędują. No.
muszę stół przesunąć, bo no nie sięgnę, nie sięgnę. Tak, a teraz mi się okno zablokowało. No tak. Jedno jego zablokowało, to drugie się nie zablokowało. O, i te rubelki, które, że tak powiem, z nami, o. Bo tak to urzędują, posłuchajcie, tutaj mają gdzieś gniazdo na brzegu dachu. Drugie gniazdo mają, no tu jest wschód, jak widać, od południa, tam koło mnie po balkonu. Także cieszę się, że najpierw ziółka, teraz kawa. O, moi drodzy, najlepszego. Pięknego dnia. Może byś powiedzieli tak, uśmiechniętego, abyśmy się uśmiechali do innych, a oni do nas. Tak? Ale ładne, ale piękne niebo.